tematykę miłosną, zahaczymy również o nowoczesne technologie. Bo jak się okaże w tej piosence, właśnie mówiłem już, 500 km odległości, wakacje, ja napierdalam z plakatami, ona pracuje w sklepie. Piszemy do siebie listy. I gdy ja piszę do niej list wiecznym piórem, ona ten list czyta i ona się przy tym liście wzrusza. I łzy jej kapią na papier, robią się plamy z atramentu, ona je osusza chusteczką higieniczną i trzyma do dzisiaj. Jakie to wzruszające. A dzisiaj co? Jeżeli nawet założymy, że istnieje miłość, tak? Co jest wątpliwe, to co się dzieje, jeżeli dwie osoby są w sytuacji wakacyjnego rozstania? Piszą do siebie e-maila. On pisze do niej e-maila, po polsku elektrolist. Oczywiście optymistycznie zakładając, że... ma do powiedzenia więcej niż 160 znaków, no bo jak nie ma, no to pisze SMS-a, nie? Ale on jest bardzo romantyczny, więc pisze maila. Siedzi przy tym swoim laptopie i kurde, i czeka. I czeka dużą się milisekundy, bo ona ma wolne łącze. Jedna milisekunda. Druga milisekunda. Trzecia milisekunda. Czwarta milisekunda. Piąta milisekunda i jest. Komunikat. Odebrane, otwarto, przeczytane. On się cieszy, a ona odpala ten list na lapku. Ona go czyta i ona płacze. Ale nie ze wzruszenia ona płacze. Ona płacze, bo ona się wkurwia! Bo mówi sobie tak, na fejsiku chciałam posiedzieć, na YouTubie teledyski pooglądać, na pudelku najnowsze ploteczki, a ten chuj złamany znowu kurwa do mnie pisze, jeszcze będzie męczył z dupy, że mam mu koniecznie zaraz odpisać. Ona tak się wkurwia, że ona płacze, po prostu łzy tryskają na tą klawiaturę i laptop zjebany! I to jest cały pożytek z nowoczesnych technologii. Kiedyś było inaczej. Siedzę sobie w pustej chacie, myślę o Markisz, Agacie, gdzie? Thank you.
Cześć!